Poniedziałek, 10:47, 10 sierpnia. Ten odcinek będzie przedstawiony kamerą tylko z głowy. Będziecie widzieli wszystko oczami kierowcy. Cały czas będziecie mieli jego ręce na widoku. Już sobie załadowałem wyprawkę. Dobra, co tu się dzieje? Chyba padało w nocy. Wczoraj coś popadało. Dobra, kamień tylko. Trochę wody jest, będę musiał przyczep podnieść. A co dzisiaj będę robił? Gdzie dzisiaj jadę? Miało być zboże, ale zboża nie będzie. Jadę znowu na Mazury. Znowu do Gołdapi, tylko że w inne miejsce. Także podróż będzie tak samo wyglądać jak w poprzednim odcinku. Dosłownie identycznie, tylko że żwiry chyba będę zabierał do Lublina i przez Lublin jechał, może przez Piskrzyń, zobaczę jak czasowo wyjdzie. Nie mam jeszcze tam konkretnych planów, takie wstępne były. Na razie jadę rozładować się. Jutro jest rozładunek od 7:30. Także dzisiaj dlatego też znowu na spokojnie sobie wyjeżdżam. No i tyle, bo miałem z rana jechać, gonić bez sensu. Tak, pojadę. O 14:30 muszę wyjechać najpóźniej, żeby dziewiątkę z do rana sobie wykręcić na spokojnie. Jak nie, no to będę wcześniej, to może i 11 wyjdzie. Przygotowuję sobie samochód, żeby tam później pod cementownią nie blokować ruchu. No tam kierowcy strasznie nerwowi przyjeżdżają. Zaraz awantura. Że nieprzygotowany, że to, że tamto, a później tak stoi w kolejce do wagi. No nieważne. Im starszy kierowca, tym bardziej nerwowy. Powiedziałbym. Takie moje odczucie i doświadczenie. Dobra. Także ten tydzień jeszcze chyba będę walczył z cementem. Nie wiem, tak wychodzi praca, mi to odpowiada. Także nie narzekam. Trasy fajne, bo 1000 km co drugi dzień w domu. Także git. A dzisiaj piękny załadunek z marszu. Podjechałem pod rampę i poszło od ręki. Nie wiem ile nawet minut, bo nie sprawdzałem. Ale gdzieś myślę, że z 15-17 minut, niech nawet 20. Zaraz aplikację, aplikację wprowadzę. Transport plus jadę się zatankować, zabezpieczę sobie plandekę, bo nie plandeczyłem się, bo mi się nie chce tutaj, zrobię to na stacji. Także tak to wygląda. Z perspektywy kierowcy widoki są takie. Ten odcinek będzie tylko taki. Zobaczymy, czy wam się spodoba. Ja jadę teraz już w stronę Mazur. Standardowo będę jechał tak jak w czwartek i w piątek, czyli w stronę Białegostoku. Tutaj z hełma 812, później 811, później DK19 i później z DK19 odbiję na chyba 63 drogę czy 2, jakoś tak, i już się dojeżdża do samego do samej Gołdapi. Zobaczcie, 39 minut jazdy, 13 km, taka to jest ta jazda po mieście.
o co chodziło z tym z otwieraniem okien. No mianowicie tak, sprawdzam, czy coś mi w oponie nie siedzi, bo jak widzieliście w takim odcinku, jednym z pierwszych, jak opona po wystrzale wygląda. Chodzi o to, że jak coś się wbije w koło, to w lusterkach nie widać i ewentualnie można to zobaczyć na skrzyżowaniach bądź na rondach, że jest mało powietrza w oponie. A jak się w złym momencie trafi na prostej drodze, no to po prostu ujdzie powietrze do takiego minimalnego ciśnienia i wtedy tam się opona nagrzewa, jest duże tarcie i wystrzał następuje. Także od tamtej pory staram się to kontrolować, jak najczęściej sprawdzać na skrzyżowaniach, rondach, czy te koła, opony, wszystko z nimi w porządku. No i plus tak cyklicznie co godzinę nasłuchuję dodatkowo. Taka ciekawostka. To jest właśnie najgorsze w tych lusterkach, że bardzo dużo dają pola martwego. No i niestety czasami idzie właśnie się naciąć na skrzyżowaniach, na rondach, na jakichś wjazdach. Trzeba uważać. Fajne lusterko, bo dużo w nim widać do tyłu, ale tutaj niestety dużo zasłania też. Dlatego myślę, że te nowsze modele smart tracku, które mają tablety w środku, to będzie rozwiązanie przyszłości w ciężarówce. Tyle będzie mnie kosztować prysznic. Trzeba się zebrać. Oj, tu jest dobra. Trzeba się pójść ogarnąć. Zrobię 15 minut przerwy. Dobrze, koniec tych pauz. Wykąpany, wyszerowany. Trzeba klimę szybciutko włączać i jechać. Podjadę, jeszcze mam 36 minut czasu jazdy, to gdzieś tutaj za Siemiatyczek kawałek odjadę i wtedy będę miał tą spokojną głowę, bo ostatnio troszkę nie powiem, że się znowu nie martwiłem, że mi zbraknie tam z 5-7 minut. No ale wyciągam wnioski z poprzednich tras, także chcę, aby było mniej stresu albo i w ogóle. To muszę kombinować, układać to sobie w głowie, każdą trasę, każdy parking. Tak, panie Janosik, wiemy, stoją tam, o tam, dokładnie tam, a już wyjeżdżają. Zobaczcie, co się zrobiło z pogodą. Stałem na parkingu na 133 km, było 31 stopni, 113 km, 20 stopni pada. Mała aktualizacja, zrobiło się 18 stopni. Ludzie jakoś dziwnie na mnie patrzą, jak przejeżdżam przez miasteczka, wioski i z tą kamerą na głowie. Zadzierają głowy, o co chodzi, zastanawiają się. Ale jakby się zastanowili, co ja mam w głowie, a nie na głowie, to wtedy by się mogło okazać jeszcze bardziej ciekawe. Nie mówiłem nic, jak się trasa układa, ale się układa bardzo fajnie dzisiaj. Jest godzina 38 jazdy po pauzie i mam 144 km, czyli tak do 2,5 godzin. Także ten podjazd po krótkiej pauzie sam raz, nie będę tu się pocił, stresował i tak dalej. Około 14 km do celu. No i to na szczęście te ostatnie tak 15-20 km to jest taka droga już zrobiona, lepszej jakości, bo tam od Olecka do praktycznie tu Pogorzele to tak słabo się jedzie, bo są kolejne wyboje, a tu jest całkiem przyjemnie. A w nocy jeździ się ciężko po takich wiochach, zwłaszcza że no, tutaj jest dookoła wiele pól. Nie wiadomo, co może stąd wybiegnąć, czy jakaś zwierzyna, czy co tam.
trzeba uważać, bo różnie to bywa. Tu coś się zmieniło. Tu będzie można po lewej stronie stanąć. Także kończymy dniówkę, 21:32 w Polsce, wpis zachowany. Dziękuję za uwagę, dobrej nocy. Standardowo jeszcze przed snem zerknę, co tam się dzieje z samochodem przyczepu. Światełka są wszystkie dobrze. Taki zwyczaj na każdej pauzie, na każdym rozpoczęciu, na każdym zakończeniu trzeba zobaczyć, co tam z samochodem się dzieje. Czy coś nie odstaje, nie wisi, nie urywa się. Dobra, jeszcze mogłem tu parę centymetrów podjechać, ale chyba nie będę tego robił. Tu jest zakaz postoju i tam jest odsłupka, to git, na placu mogę stać. No dobra, już jeszcze raz dobrej nocy i do jutra. No dobra, to teraz już na pewno dobranoc. Pa, pa. Do rana. Cześć, dzisiaj. Patrzcie, 7:58, ja już jadę w stronę kopalni. Jeszcze mam z 20 tam 2-3 km. Po 7:15 zacząłem rozładunek, 7:40 skończyłem. Poszedłem, papiery załatwiłem, zabezpieczyłem plandekę i ogień, bo dzisiaj plan jest taki, abym się rozładował, bo summa summarum otwarte jest tam do 15, 16, zależy, nie, jakim tam wyjdzie, a ja wstępnie liczę, że będę gdzieś 16:30, 17, ale mam nadzieję, że poczeka na mnie ktoś i się zrzucę. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo jak nie da rady, to będę spał pod Niemcami. Jutro rano się zrzucę i pojadę pewnie po kamień. Taki jest plan. O, czas na pauzę. Krótką pauzę kręcę i lecę dalej, bo dzisiaj grafik napięty. Woda cieplutka. Dobra, pauza się kończy, trzeba się zawijać. Jeszcze 15 minut mi zostało. No co, swoje już dzisiaj zrobiłem, popracowałem, rozładowałem się, podjechałem, załadowałem. Teraz już 4:16 jazdy za mną. Jeszcze 4 na pewno przede mną. Także pospacerowałem. No to teraz trzeba się rozciągnąć. Niestety będę musiał jeszcze posprzątać przyczepę, bo na placu nie sprzątałem, bo już dreptali nóżkami tam. Ale i najważniejsze, że jestem rozładowany, także dojadę do Chełma, pozamiatam przyczepę i jadę po cement. A teraz za chwilę wam nagram timelapsa z głowy kierowcy. Zobaczymy, co to wyjdzie, jeszcze nigdy nie próbowałem. No i coś tam nagrałem, nie wiem, co z tego wyszło, bo ustawione miałem sekundę, co sekundę klatka, także
Obawiam się, że może trzęść ekranem za bardzo. Trzeba byłoby zrobić może co 3-4 sekundy. No ale nic, zobaczymy co to z tego wyjdzie. Ogólnie obawiam się tych ujęć na tym filmie, bo przypuszczam, że część może być za wysoko, część za nisko, kamera skierowana, bo nie mam cały czas na stałe jej ustawione, tylko składam, rozkładam i przypuszczam, że będzie trochę lipnych ucięć, trochę u góry, także zobaczymy jak to wyjdzie, jak zrzucę filmy, ale no wręcz jestem pewny, że to będzie takie trochę pociechane. Dzisiaj 520 km wyszło z kawałkiem, z groszem. 8,35 jazdy, także niezły wynik. Ogólnie jestem już dzisiaj zmęczony. A to też chyba wynika z tej pogody, bo dzisiaj wcale nie odpuściła. Teraz 22 stopnie jest, ale wcześniej było 27, 28, 26, także cały czas temperatura trzyma dobra, wakacyjna. Powinienem się wyrobić, 10 minut mam, to dojadę na bazę i będzie tylko na jedną przerwę. Także do jutra. Jutro wyruszam chyba z rana. Zobaczę, do której jest tam czynne i czy zdążę dojechać. Nie wiem, jeszcze prześpię się z tym, zobaczę, co wymyślę. A wy zobaczycie to pewnie za chwilę. Mi zajmie to troszkę dłużej. Cześć, w środę. 12 sierpnia. Jestem już w trasie. Cel na dzisiaj to Chełm. Dąbrowa Białostocka, Racewo, Chełm. Aczkolwiek no nie dałem rady wrócić, bo to jest ponad 700 km, 720-30, także dzisiaj jadę na maksa, ile się da. Miałem jechać na 9 godzin. Miałem jechać na 9 godzin, ale chyba będę musiał pojechać na 10. Zobaczcie, jestem w Białymstoku na ulicy Ciołkowskiego i tak stoję jak ciołek. Zajechałem na jedną stację, brak miejsc, na drugiej stacji brak miejsc i zrobiło się nerwowo, 4:28. Dojechałem tutaj. Pauza odbębniona, nie wiem jak ja stąd wyjadę, bo tu ciasno. No ale nic, 4:28, nie mogłem dalej jechać, tam jeszcze kawałek dalej są takie zajazdy jak na przystanek, ale tam dla straży pożarnej, dla policji i ogólnie dla mundurowych służb. No i tak bym się nie wyrobił, a nie chciałem wykroczenia robić. I tu pójdę po krawężniku czy nie? No, po którymś pójdę, dobra, tu nie. Ale tutaj? Jeszcze zapas. 10 cm. No dobrze, jadę tam na skład, zrzucam się i może coś z tej zrzutki zrobię dla was, trochę relacji, ale to już widzieliście. Zresztą te filmy tutaj w ostatnim czasie na tym transporcie cementu i żwiru to jest taka monotonia. No, zresztą jak w każdej pracy, sami gdzieś tam pewnie jak pracujecie, czy chodzicie do szkoły, czy studiujecie, to jest monotonia, że z rana wstajesz, zbierasz się, ogarniasz, nie wiem, idziesz na przystanek czy do samochodu i dojeżdżasz w te samo miejsce, bo rzadko się zdarza, żeby ktoś pracował ciągle w innym miejscu. No i u mnie to jest to samo, no i te regiony, w które my wozimy materiały, te budowlane, też są takie no, stosunkowo często się powtarzające, a zwłaszcza ta trasa między Chełmem a Białymstokiem, bo tutaj z Białegostoku rozchodzi się to różnie. Ta krajowa 8 to jest po prostu dramat w sezonie, a sezon tu trwa cały rok. Dotarłem na miejsce. Trochę panowie się ze mnie ponabijali, bo mówią, że na jutro zamawiali towar. Bo faktycznie jest na jutro, ale było brak informacji, a do tego na takich składach to nie ma problemu. Muszę poczekać 10 minut, bo
ma tam coś z klientowi spakować i weźmie się za mnie na spokojnie, a ja się przygotuję w tym czasie, chwilę odpocznę, jakąś pauzę może zrobię. Nie wiem co dzisiaj robić, czy jechać na 10 godzin, bo tak nie miałem planu na 10 godzin, bo jak pojadę na 10 godzin, to będę spał gdzieś 60-70 km od domu, a może nawet i mniej. No to tak trochę bez sensu. A jutro co, zjadę i nie wiadomo co tam z robotą, bo to jutro jest już czwartek. No a w sobotę święto, czyli też jeżeli bym miał jechać gdzieś, to kruciaka takiego z marszu. Także nie wiem jak to się poukłada. Czy ja już będę miał weekend, czy jak. Zobaczymy. Dobra, tu sobie przygotuję to wszystko. Gdzieś mi zginął w tajemniczych okolicznościach ten bolec zabezpieczający. Nie wiem, ostatnio coś tu rąk dostaje i nóg. Ja stałem w Białymstoku przy cysternie i po południu miałem, a rano już nie. Także nie wiem, czy koledze się któremuś z parkingu nie spodobało. Tu też mi któregoś pięknego wieczoru zginęło coś takiego. A daję śrubę teraz, to przynajmniej mam pewność, że to nie zginie. Dobra, jestem gotowy, poczekam chwilę. A nawet mogę i 45 minut to w pauzę wykręcę. I na spokojnie w 13 godzinach się ogarnę dzisiaj. Pierwsze dwie palety zawsze operator ściąga. Chyba, że mają przedłużane widły, to ściąga cztery. A resztę trzeba podawać. I tak to wygląda. No i najtrudniej zdjąć te pierwsze cztery, bo jest mało miejsca na zawracanie. No i najgorsze za mną. Teraz już będzie, przyczepa jest ustawiona, to będzie samo się zjeżdżać. I tak 18 razy albo 17, zależy ile klient zamówił. Różnie zamawiają klienci. Dzisiaj mam 17 tylko. Czyli 23 tony 800 kg sam cement plus palety plus worki to jest 24 200 300. Także tak to wygląda. Trzeba uważać, żeby palety tam nie spuścić, bo już nie jeden kierowca spuścił. Kiedyś się łańcuch tu zerwał znajomemu i cała paleta zleciała. To na czas nie zdążył złapać. Najgorsze co mnie spotkało, to musiałem przerzucać kiedyś trzy palety na inne, bo cement jest luźny, zwłaszcza jak się bierze świeży i niebieski. To worki są dużo większe i takie napompowane. No i kiedyś mi gościuwa wyjechała samochodem, no i miałem awaryjne hamowanie. I te palety co są powzdłuż, one bardziej się kładą. No i miałem pozrywany cement, musiałem najpierw ręcznie przerzucić, a później
na drugą paletę, a później podać i no trochę zabawy było. Ostatnio co ten wypadek, byłem świadkiem tego wypadku przed Sokółką, to też miałem taką sytuację, że mi się dwie palety przechyliły i po połowę palety musiałem przerzucić. Także miałem co robić, no bo to 25 kg jest 8 razy 5 chyba, czy 6? 6. Także tutaj jest tona 200 co najmniej do przerzucenia, a ręcznie to robi to też swoją robotę. 15 minut, może niecałe. Zagotowałem się. Trzeba zdejmować to, co parzy w nogi. Dobra. Teraz proces odwrotny, składanie, rozkładanie. Za paleciaka wsadzę na miejsce, pozamykam, pozabezpieczam burty i tyle. Dokumenty załatwione. 21 km mam stąd i stał się cud. Przeszedłem z tyłu przyczepy do przodu, miałem rękawiczki, nie mam ich. Nie wiem, gdzie wsadziłem. Gdzieś zgubiłem rękawiczki, nie wiem, czy odruchowo wyrzuciłem, przepatrzyłem tu dookoła, nie widzę. Nie mam pojęcia, gdzie je wsadziłem. Dobra, jadę na kopalnię. Landeczę się i jazda, bo szkoda czasu. Wcześniej skończę, to wcześniej będę odpoczywał. Dzisiaj jest motyw taki, że w nocy spadają te gwiazdy. Może bym gdzieś znalazł jakąś fajną miejscówkę i coś nakręcił, jakieś ponaświetlał zdjęcia. No zobaczę, czy to wyjdzie, bo mam 3,5 godziny jazdy gdzieś tak orientacyjnie. 3,5 godziny to powinienem do Białej Podlaski dojechać. No gdzieś koło Białej Podlaski. Nawet tam mam fajną miejscówkę już taką w głowie. Na razie wam nie będę zdradzał, ale klimat może być i wieczorem, i rano. Także zobaczę, czy mi się to uda. Będzie ciężko, bo zaraz 3,5 godziny mam stąd. Więcej. Patrzcie, kaskania. Rzadko się zdarza na Europę z takim ryjkiem samochód jakikolwiek. No i co, 9:49 mam jazdy. I zaraz będę szukał miejsca parkingowego. A myślę, że będzie fajne. Zaraz zobaczycie. To tu. Coś mnie nos sędzi. I co, jak miejscówka? Elegancko, nie? Dzisiaj będę tu gwiazdy podziwiał. Spadające plus. Mam nadzieję, że z rana będzie fajny wschód. No dobra, lokuję się tu. Kończymy tą walkę. No i na koniec dniówki standardowo trzeba obejrzeć, co tam się z autem dzieje. Filterek się czyści. Dobra. To będzie koniec mojej dniówki na dziś. Wiadomo, jeszcze coś zjem. Ogarnąłem się na stacji, w której w tym tygodniu dwa razy się ogarniałem. Płaciłem dwa razy po 5 zł za prysznic, a dzisiaj już po 8. Widzicie, noc się zrobiła za oknem, a ja jestem na bieżąco z odcinkiem, także jestem zadowolony, ale długo wychodzi, długi wychodzi, bo ile minut już na ubiłem, 40 prawie.
będę musiał go coś skrócić, bo pośniecie tam i będziecie go przeglądać, a ja chcę, żebyście oglądali te filmy od deski do deski. A ty tam nie śpi, tylko też patrz i słuchaj, co ja mówię. Dobra, na dziś koniec tego. Idę tam trochę gwiazdy pooglądać, bo już niebo jest dobre. A wam życzę dobrej nocy? Nie. Oglądania do końca filmu. Nie śpi tam. Pisz te komentarze w końcu. Subskrybuj kanał. Lajkuj. Udostępniaj filmy, ile ja tam będę was prosił. Teraz już się skończyły prośby, teraz będę zmuszał. No dalej, ruszaj tym paluchem. Cześć, w czwartek. Od 20 paru minut jestem w trasie, ruszyłem po 6. I tak bujam się w stronę domu, 2 godziny z kawałkiem dojadę na rozładunek, rozładuję się i później poczekam na zlecenie, bądź wrócę na bazę, zobaczę, jak to wyjdzie, bo planów nie ma. No niestety jutro jest ostatni dzień jazdy, w sobotę święto, ale to może jakiś kruciak wyjdzie, może coś takiego, nie wiem, zobaczymy. Powiem wam szczerze, po tych gorących dniach i ciepłych nocach dzisiaj zmarzłem pod śpiworem. Do tej pory ze mnie to wychodzi. Obudziłem się gdzieś 3:39, taki lodem dający. Otwierane okna, potwierany szyberek wieczorem był. Nie pozamykałem i troszkę zmarzłem. Tak dzisiaj o 11-12 stopni wskoczyło. Sypię. Załatwiam papiery i wypadam. Na razie pracy jeszcze nie mam, na później. Nie wiem, co wam powycinać z tego filmu, bo wczoraj widzieliście. 42 minuty jest. Już, a jeszcze dzisiaj dogrywam. Jak pojadę jeszcze gdzieś, to całkowicie wyjdzie ten odcinek prawie jak Adasia serial. Dobra. Dobra, to na tyle. Jadę się ważyć. Cześć, piątek. Jadę się ładować zbożem. Także rozpoczynam sezon żniwowy. No i w niedzielę mam wyjazd, bo w poniedziałek rano jest zrzutka awizowana. Nie wiem, jak tam będzie zrzutko, bo jeszcze nigdy tam się nie zrzucałem. Czy są kolejki, czy nie ma tych kolejek. Pokaże się wszystko w następnym odcinku. Oglądajcie koniecznie, zobaczycie, czy coś się tam wydarzyło. A dzisiaj jadę się ładować w okolice Chełma. Z bazy mam chyba 18 km, czy 19. Okolice Rudy Huty. Także bliziutko. Miałem jechać w poniedziałek się ładować i z tym towarem, no ale wizacja jest na poniedziałek, także z rana, także muszę dzisiaj. Weekend przedłużony, będzie skrócony. Takie motto na ten tydzień. No i taki to materiał załadowany. Wygląda to na żyto. Słuchajcie, napracowałem się całą godzinę jeden, nie wiem, czy to będzie widać. Godzina 1, 36 km z tankowaniem. Także nie będę musiał w niedzielę tracić czasu. To by było na tyle w tym tygodniu.